Jesteśmy z Marcelkiem przy kolejnej saszetce. Troszkę mi katarek leci, kochani, ale ja się nie daję, jestem twardy. Coś mi Łukasz dokucza katarek ostatnio, nie? Odsuń się troszkę, rzucimy okiem jakiś... Ole, od razu na dzień dobry, słuchaj, to z Borussii Dortmund, Weidenfeller, patrz, macie nie? A on się Buźka cieszył, taty, super. Super, pięknie. A z bazówek, kochani, tak, wpada Drimić z Leverkusen, weź go. Teraz macie Salichowicz, słuchajcie. Hajrowicz i Zeiler. I Zeiler. Słuchajcie, no muszę powiedzieć, że na razie bardzo fajnie to wychodzi. Jeszcze nie mieliście pustej saszetki, w sensie samych 5 bazówek, bo był jeden starszy piler, a jak pamiętacie, no fajne są takie małe gierki, słuchajcie, jest ciasno, trzeba trochę się technicznie pobawić. Jest ciasno, bramki są blisko. To już jest nowa saszetka? Tak. Ale jedziecie, chłopaki, tempo macie niesamowite, słuchajcie. Tak o, trzymajcie, Neustadter. Jest w tym momencie Joliseu 96, Rafael z Borussii Mönchengladbach i słuchajcie, Halfers FC Köln, czyli od... Jaki piękny Hinden FC Heidenheim. To jest, słuchaj, klub też gdzieś, słuchaj, z jakiejś drugiej Bundesligi. Nie wiem, jak sobie radzi, ale godło widzę pierwszy raz w życiu. Powiem ci, że tego godła nie ma. To jest jedno z tych godeł, które tam jest, godło i dwie z Bundesligi. Wiecie, jaki schemat jest? Najpierw są... Dwa takie, to z końca są. Tak, tak, Marcelku, bo to wygląda dokładnie tak, że w tym albumie, jak wiecie, najpierw jest dwie strony Bundesligi, zakończone dublem, trublem, tak? Gdzie macie dabelka? Pokażcie jakiegoś dabelka. Jest gdzieś dabelek? A może trafimy dabelka? Zawsze dabelek zamyka stronę, nie? A na koniec, kochani, jest zawsze tak, że jest... zaraz zobaczymy. O, tam był dabelek. O, tu jest choćby dabelek. Zobaczcie, z Schalke. Tu jest dabelek z Schalke i potem macie godło Wolfsburga i po kolei jest Wolfsburg. Natomiast w końcowej części albumu jest właśnie taka sytuacja, że jest, kochani, klub. O, zobaczcie, jest Eintracht i dwie karty. Tu będzie, słuchajcie, godło i dwie karty. Union i dwie karty. I tak to będzie w pierwszej lidze. Trochę mi przytyka nos ten wiaterek. Zobaczcie, podeszła jakaś grupa pooglądać, kochani, trening pierwszej drużyny. No bo to, powiem, zawsze jest jakieś ciekawe wydarzenie pooglądać chłopaków. A Marcel już reza następną, słuchajcie, saszetkę. Zobaczymy, kto pierwszy trafi z braci Dabla. Oj, ładne było. To Sopku wsadził? Herb. Słuchajcie, herb mamy i to jaki, zobacz. Greuther Fürth, to jest, słuchaj, druga Bundesliga. Proszę cię bardzo, Łukaszku, ale przepiękna karta. No to chyba powiem wam, że dobrze się to układa. Na razie radość jest duża u chłopaków. Słuchajcie, tu jest Abraham, jest Sobiech, zobaczcie, jest Sobiech z Hannover 96. Jak on se radzi teraz, powiedz mi? Śledzisz Hannover 96? Słuchajcie, Sobiech, a skąd on w ogóle trafił do Hannoveru? Nie pamiętasz, gdzie on grał w naszej lidze? Nie przypominam sobie, kochani, skąd Sobiech trafił. Natomiast jest to młody chłopak, także no może jeszcze coś ciekawego pograć. Być może w Ruchu Chorzów. Słuchajcie, tu macie Bayer i Hanks. Proszę, jeszcze dwie bazóweczki. Fabianek jest już gotowy, kochani. Czekaj, Fabianku, chwilkę, nie otwieraj. Ja mały rzut, chłopaki, słuchajcie, już zaczęli trening z piłkami, także tam na ostro rocznik U10 trenuje. Ty, Fabianku, wczoraj tu trenowałeś chyba? Wczoraj mieliście trening. Też na tym nowym boisku. Jak się w ogóle trenuje na nowym boisku? Dobrze, no to cieszę się. Szmelcer? Sam bym tam poganiał, powiem ci, na tym odniku. Mamy Szmelcer, Borussia Dortmund. Mamy Wolfa, słuchajcie, z Wolfsburga. Jest nie z Wolfsburga, tylko z Werner Brema. Tu jest Spadeborn, słuchajcie, Stodik. Tu mamy, kochani, Chopmoting. I... Słuchajcie, jest dabelek. No pięknie, tego nie macie, Łukaszku. Nie. To wpada do albumu. Gratulacje. Kurczę, kochani, no wybierałem dla was najlepsze saszetki. Telepatycznie, słuchajcie, siedziałem. Bardzo lubię, bardzo sympatyzuję z rodziną Łukasza. Bardzo fajne chłopaki, słuchajcie, nasze chłopaki się pozżywali. W ogóle, Łukasz, nie wiem, czy wiesz, ale Gutek nie chciał mi wybaczyć, że my tu, rozumiesz, rezanko bez niego robimy. No wiesz, jak wilka ciągnie do lasu, chciał posiedzieć z wami, ale Gutek jest, no niestety, kochani, w pracy. On dzisiaj, słuchajcie, szlifuje formę, a my się bawimy. Słuchajcie, a w tle patrzcie, jak siekają bramki z pierwszej drużyny Zagłębia Lubin. Będzie Herbik? Och, no to naprawdę macie kozacko. Nie, jest stadion Borussii. Myślę, że go macie, bo to chyba jest bardzo, to jest chyba bardzo popularny stadion. Powtórki my porobimy. Powtórek parę, pamiętasz? Pamiętam, że dałeś, już Kurani na filmie wystąpił, nie? Dzisiaj Kuraniego już pokazywałem na filmie, a powtórki gdzieś, no, mam jeszcze w kieszeni, popatrz, jeszcze nawet nie wyjęłem, widzisz?
czasu mamy strasznie mało. Tu mam twoje powtórki. No. Tydzień czasu są w kieszeni? Tydzień, no nie, od poniedziałku, kiedy się nie widzieliśmy. No. Słuchajcie, no jak nie? Co? Słuchajcie, nic w przyrodzie nie ginie, słuchajcie. No ale przykro mi, kochani, naprawdę sytuację czasową mam kiepską. Jan Polak się nazywa. Jest Jasio Polak, słuchajcie, z FC Nürnberg. No jest Jan Polak, ale to chyba Polak chyba nie, nie jest. Czekajcie, bo teraz wyjęłem i co mam z nimi zrobić? Tu je kładę na razie, dobra? Bo to powtórki. Łukaszku, ja ci je dam, tylko odłóż je, dasz mi potem wszystkie razem, ja je przebiorę, dobra? Żebym ja ich nie uszkodził. Bo one za długo są w kieszeni, ja zapomniałem o nich. To są twoje powtórki, które mi dałeś. Potem je dasz razem z tymi, dobra? Jest Starszpila. Starszpila to się czyta. Starszpila, ja genau, ja ho ho ho. Für Korea. Z Korei, słuchajcie, Kaol. Polak już był, tak jest. No, co tam jeszcze na bazowo? Gortezuka. Jest, słuchajcie, Gorecka, czy jak go przeczytać, słuchajcie, i Baklar. I Baklar. No nie jesteśmy, mówię wam, słuchajcie, ekspertami z Kanał Plus, którzy tam sieką nazwiska, słuchajcie, z rękawa. Ale właśnie, coś tam z FIFA zostaje w głowie, nie? Natomiast, słuchajcie, mamy saszetkę u Fabiana, co tam u niego? Pusto. Ja, Fabianku, łączę się w bólu, słuchaj, myśmy takich pięć zrezali. Nie ma nawet Starszpilera? Nie. No to pierwsza wam wpadła, słuchajcie, z samych bazóweczek. Ale chyba za to kapitan i Herb. Ale za to chyba Marcel nadrobił, co? Nie, uwaga. Herb. Herb. Jaki Herb? To jest powtórka chyba, czy nie? Czy nie, macie nie, go? Nie macie go? Nie, to jest Herb i jeszcze tego. O, i stadion, słuchajcie, no pięknie. Stadion, słuchajcie, Kopfe Arena, proszę bardzo. A tutaj zobaczcie, przepiękny herb. Słuchajcie, no te drugoligowe kluby mają tak piękne herby, że za herby mogliby trafić do pierwszej Bundesligi. Nie żartuję, kochani, w tle idą. Ingolstadt, tam gdzie robią Audi. Audi robią w Ingolstadt, nie? No i ciekawe, czy Audi tam dotuje. Jest tam jakieś kółeczka? Nie ma kółeczek, nie? W herbie. Nie. Słuchajcie, Fabianek tutaj się dobiera do kolejnej saszeteczki. Ja wiem, że słuchajcie, w tym momencie setka czy tysiące z was chciałoby tu z nami siedzieć, kochani, i mielić sobie w trakcie treningu pierwszej drużyny Zagłębia. Ale piękny strzał i parada, ludzie. Kochani, powiem wam, że nagrywałbym to. Mamy Vandenberg z Herty Berlin, jest z Hoffenheim, czyli wieśniak Bajckowicz. Oj, coś tam się fajnego trafiło, odwrotnie. Jest Ziegler, Patryk Ziegla, jest Maroch i... Tego mamy na pewno. Słuchajcie, Dabelek z Schalke. Czy ja go mam, nie pamiętam. Max Meyer i Julian Draxler. W każdym bądź razie, kochani, te karty, które tutaj widzicie, jeżeli one nie trafią do mojego albumu, czy do Łukasza albumu, one będą jak najbardziej na wymianę. Dokładnie. Także jak ktoś z was będzie zainteresowany, to czy z nami, czy z Łukaszem, będziemy się kontaktować, kochani, to wszystko jest do wymiany. Nasze zadanie zaatakować i pokończyć te albumy, tym bardziej, że w tej chwili... Proszę bardzo, Match Winners 96. No powiem wam szczerze, że Match Winery z tych pomniejszych klubów, w sensie, wiesz, nietopowych, zawsze są cenowo wyżej od tych topowych. Dlatego, że są rzadsze, tak. Jak wiecie, że obecnie najdroższą limitką jest limitka Malmo. No Malmo tam szału nie robi, natomiast limitki jako limitki są w cenie. I bardzo podobnie jest, że im słabszy klub, a dobra karta, oczywiście pomijając Ronaldo, Messi, Neymar i tak dalej, czyli ten absolutny top, nie? Także proszę. Natomiast na pewno Mario Balotelli był tańszą kartą limitowaną jak jakaś tam karta, powiedzmy. Już w ogóle pomijam limitki w 13-14, wiecie, z Tieły Bukaresz, nie? To są limitki, które ciągle się trzymają po 30. Jak otwieramy, bierzemy sobie, kupujemy taki starter Bundesligi i nagle jest limitka taka przyklejona Ronaldo na złotej pozycji. W saszetce? Nie, że kupujemy starter i są takie limitki dołączone. Są, są. Można tak trafić Ronaldo na przykład ze złotą sobie wybrać w piasku. Ale wiesz co, powiem ci, że gdybyś robił 14-15, to w jasno tego nie zrobisz. Są pewne zestawy pakowane, takie Marcel, ale nie wiesz, co kupujesz. Tam, gdzie wiesz, co kupujesz, to najczęściej tą kartę widać, ale tam tych topów absolutnych nie dają, nie? Ja i tak jestem zdziwiony, słuchajcie, że Ronaldo właśnie z Lewandowskim trafili do Kika, słuchajcie. To też była, słuchajcie, dla mnie niesamowita sytuacja. Nie wiem, jaka logistyka w tym była, ale jakiś cel. Tak, tak, dokładnie. Tak, dokładnie. I poszedł do Kika. Moisander chyba, tak? Moisander, tak, była bardzo topowa. Zaraz tato zabroni otwierać saszetek. Słuchajcie, no dzisiaj, Marcel, szczęście do ciebie przyszło. Ostatnio, słuchajcie, jak robiliśmy unboxing u nas w domu, pamiętacie? To Gutek otwierał. Ale te karty też trzeba zbierać. Nie, no oczywiście, że tak. Są jak najbardziej potrzebne, kochani. Błaszczykowski na przykład przyszedł. No pięknie. Ale słuchajcie, no Błaszczykowski nawet na bazówce to jest przepiękna karta. My go jeszcze nie mamy, słuchaj. A my Lewandowskiego nie mamy, wy już trafiliście na bazówce, nie?
Mamy go. Macie już na powtórce lewego? Bo my lewego nie ma. Ojo, jakie piękne godło, kochani, zobaczcie. Ale to u Marcela, no Marcel, ciak, gratulacje, dawaj żółwik. Bomba. Słuchajcie, odcinek kręcimy jeden dłuższy, ja go potem w domu podziałkuję, dobrze, kochani? Bo nie będę robił cyk-cyk, bo mi szkoda, kochani, bo w tle leci cały czas trening Zagłębia. Tam, słuchajcie, małe Zagłębie U10 trenuje, a U9 z nami dzisiaj otwiera saszetki. Fabian i Marcel. Ale mi przytyka nosek, ale mi przytyka nosek. Jak to na rzadce może się wstawić w wyklukę i chęć powiem ci szczerze, że wiesz co, mam małą wiedzę na temat tej edycji. Mam bardzo małą wiedzę na temat tej edycji, dlatego że ja do niedawna Match Attack nie interesowałem się w ogóle, ale zarazili mnie ludzie tymi kartami. Przysyłali nam takie karty. Słuchajcie, na razie masz tylko dwie, Gutka nie pobijesz. Gutek ostatnio trafił trzy i kudeł jedną, nie? Słuchajcie, o Grosskreutz, proszę bardzo, z Borussii. Jest Sakai ze Stuttgartu. No pięknie. Niki Adler, bo to ciekawe, czy to rodzina z Adlerem. Oj! Słuchajcie, a my nie wiem, czy wiecie, Łukaszku, nie wiem, czy wiecie, Fabian, zatrzymajmy się chwilę. W tym roku będziesz grał z nimi mecz, bo jedziemy na Skoda Cup jako KS Talent. Jak pamiętacie, Fabian z nami gra w Zagłębiu i w KS Talent. Będziecie grać mecz z Lipskiem. My już z nimi graliśmy, zremisowaliśmy 1-1, ale powiem ci, sytuacja była o tyle ciekawa, że wygrywaliśmy 1-0. Mecz miał trwać 12 minut, a trwał tyle, aż Lipsk wyrównał. Wygrywaliśmy 1-0, a oni trafili w 16 minucie bramkę. I sędzia potem się coś po niemiecku tłumaczył, że zegarek się zablokował. No, zablokował albo i nie, słuchaj, ale w każdym bądź razie wygrany mecz zremisowaliśmy. I teraz trzeba będzie Lipskowi pokazać, wiesz o co chodzi, kto tutaj rządzi. Także pozdrawiamy Lipsk. Piękne, trzymaj, Łukaszku. A czekajcie, trzymaj. Teraz już mamy otwartą Marcelko. Tak? Ciekawą historię. No mów, miałem kiedyś 5 zł, wszedłem sobie do kiosku i mówię, a kupię sobie te mecze taksy, zobaczmy, myślę, co się je, co to jest. No, no. Więc taką paczkę otworzyłem sobie i mówię, to jest jedna ze sobą, oj, to fajna, przezroczysta, super. Wtrafił mi się Rolfes, ten kapitan. Otwieram, klub Eintracht Drut, Filip Lam. Super! No, z jednej saszetki. Tak. Ale w kiosku koszt tych saszetek koło czwórki, nie? Jaka cena? 3,90 chyba, tak? Tak. 3,90. Także kochani, no... Tak, jak co to za radość tam idzie? Zagrał, jak zagrał. Ale to co, ładna jakaś akcja wpadła? Zagrał tak piłkę. Słuchaj, ciekawe, czy ja to nagrałem, kochani. No trzymałem tą kamerę w tamtą stronę. Marcel teraz Marcel trafi, słuchajcie. O, brat się, słuchajcie, chyba cieszy, bo 2-1. No to tato, masz już w tym momencie... Słuchajcie, popatrzmy na to. Kapleani, Aego. Tak? Mhm. Tu jest Marwaj. Skleiły mi się karty. Jedną ręką nie dam rady. O, kiczkę. I tu mamy na koniec, słuchajcie, Johe Park. Także trzeba się cieszyć. Oczywiście, że tak. Zobaczcie, jak to okazale wygląda. Proszę bardzo. Sympatyczna kupeczka. Będzie co robić wieczorem po kolacji, nie? Będziecie się bawić, a ja z niecierpliwością czekam, jakie nam wpadną z tego, słuchajcie, powtóreczki. My mamy też przygotowane, Łukaszku, powtóreczki, bo jak ostatnio byliście u nas w odwiedzinach, pojechaliście, to jeszcze jakoś mnie tknęło i też 10. Zaraziłem się od was, napatrzyłem się na was i sobie też 10 saszeteczek tam czy 15 otworzyłem, wiesz. Można się w to wkręcić, Kramer. Bez względu, kochani, na wiek. Kramer? Kiotek? Kiotakę. Tu jest, słuchajcie, dusz. No nie będziemy kaleczyć. Kamerę mi dać, wyłączyć i pogonić. Słuchajcie, polecimy, kochani, bo może uda nam się pofotografować troszkę z chłopakami. Jest Piszczek i Godło FC Köln, słuchajcie. Niesamowita historia. Proszę bardzo, Peszko i mamy klub Peszka. Chłopaki już, słuchajcie, kończą rozbiegowy trening. Kończą, słuchajcie, już... Rozbiegamy. Słuchajcie, 2-2 w bazówkach, tak? Jak się cieszy, brat, to są bermeluchy. Słuchajcie, jest Perisic, trzymaj, Łukaszku. To dobry, jest Mujdza, trzymaj. No mamy Dante, no piękna bazóweczka, słuchajcie. Dante z Bayernu. Jest Fulner i Rize z FC Köln. Ja natomiast, kochani, w tym momencie chyba zakończę, dlatego że będziemy za momencik starali się pamiątkę z chłopakami porobić z Zagłębia. Oni już mają w tym momencie końcówkę swojego treningu. Taki trening rozbiegowy teraz jest do skończenia. Nie, ja myślę, że za momencik jeszcze odpalimy kamerkę, nie? Na kolejnej części, nie? Także na razie z wami się żegnam, do zobaczyska.